Emocje związane z rozstrzygnięciem, tym najważniejszym, już opadły. Lucjan Błaszczyk zaczyna pokazywać, na co go naprawdę stać. W meczu z Timo Bolem pokazuje rewelacyjne zagrania. Pierwszego seta mistrz Polski wygrał z mistrzem Niemiec, bo dwaj mistrzowie kraju aktualnie grają przecież teraz ze sobą. 21 do 13, w drugim prowadzi 17 do 8. No, wyniki jakby wskazują na różnicę klasy. No nareszcie widzimy Lucka w takiej formie, w jakiej chcielibyśmy go widzieć, ale chyba jest w tym coś ważnego, że bez obciążenia psychicznego grając, gra znacznie lepiej. Natomiast no, teraz widzimy znakomite zagrania, widzimy jego grę na pełnej szybkości, pokazuje swój potencjał techniczny, szybko i motoryczny. I znów znakomity forehand. Znakomity. Bol jest bezradny. 19-9. To nie jest gra bez znaczenia, bo mimo że w tej chwili wynik meczu jest rozstrzygnięty, to ta gra liczy się do rankingu światowego. To jest, ci zawodnicy rywalizują. 20-9. W tej federacji jest tak, że jeden zyskuje, drugi traci. I tu Błaszczyk prowadzi zdecydowanie 20-10, więc zdeklasował Bola w tej grze. Tak, cieszy nas to, że Błaszczyk pokazuje, na co go stać, ale myślę, panie prezesie, 21-10, w wielkim stylu wygrywa Błaszczyk z Timo Bolem, do 13-10. Myślę, że to wskazuje na to, że jednak może jakaś opieka ze strony psychologa, może jakaś innego rodzaju tego typu praca potrzebna jest Błaszczyk.